Heja, jesteśmy. Witam serdecznie, ja jestem Zenek, ze mną jest Fred. To jest kontynuacja z serii Cywilizacji 5 z dodatkiem Brave New World. Gramy multi przeciwko botom, jest tura 164. Rok 1695 naszej ery. I zabieramy się powoli za Polinezję. Chcemy zaatakować Polinezję i ją podbić, ponieważ jest upierdliwa, brzydka i niedobra. Poza tym ma pierwszą naukę i chcemy być najlepsi po prostu. Dobra, którzy w ogóle jesteśmy, jeżeli chodzi o tę punktację? Jesteśmy na drugim miejscu, tak? Pierwsze miejsce ma Kazimierz plus Ramzes. Kazimierz trzeci, Ramzes drugi. Okej. Okay. Zenon pierwszy. Tak. I Fred też pierwszy. Albo Fred, nie wiem, bez cyferek. Okej, no dobra, mniejsza z tym. Ty odkryłeś jakieś państwo, miasto jeszcze oprócz tej Bogoty? Niestety nie. Bo ja bym... Ale myślę, że... No? Myślę, że to tam na tym kontynencie, wiesz... Jest jakiś kontynent zasiedlony tylko przez państwa miasta, myślisz? Na to wygląda. Taka, jakaś, nie wiem, jakaś Atlantyda, czy coś w tym stylu? Nie może wiem. Właśnie. Może taka Atlantyda, wiesz, tam same państwa miasta są, no cholera wie. Dobra, no już mniejsza z tym. Ja mam w końcu, tak czy siak, mam jednego szpiega i bym chętnie posłał go tam, żeby jakieś przekręty wyborcze tak zwane robił. Chętnie by się ten zrobiło z takiego państwa miasta jakiegoś tam znajomego czy przyjaciela czy sojusznika w sumie i po prostu byłoby więcej głosów ten podczas tych głosowań w kongresie, no to by było zawsze no tak, coś. Tak, wiesz, jeszcze we dwóch można to robić, no to już mamy tutaj przewagę straszną. No właśnie, więc dlatego chcę przekabacić to państwo miasta. Myślę, że to nawet nie ma sensu tymi szpiegami wykradać tych technologii, tylko się bawić właśnie w te przekręty wyborcze, które są moim zdaniem chyba trochę silniejsze. Przynajmniej w takich grze, jak się gra multi w drużynowe. Dobra, to zaczynamy z pewnego gadania, bo się znowu tam rozgadałem. Jakieś tendencje do gadania. No wiesz, no seria multiplayer. Tak. Dobra. Nie pierwsza, nie ostatnia, a nie pierwsza. Ja sobie w Kyoto skończę budować teraz jedną turę do Circus Maximus. Osaka buduje mi zamczysko. Zobaczmy, co tam u ciebie się buduje. Radziejów generuje hajs. Meksiko buduje ogród, to dziwo. A czemu nie w stolicy? Już tam jest. No tutaj też masz specjalistów? W Meksyku? No są. Tacy, wiesz. Tacy trochę. Są. Market te sprawy. To były pieniądze. Dobra, rozumiem. Okej, zaraz, ja jeszcze tutaj swojego generała muszę przesłać, bo tak zauważyłem, że go chyba zostawiłem tutaj. A powinienem go wysłać. Ciśniemy. Nie wiem, generała, jego niesamowitego jeepa i niech się toczy tam gdzieś. Satsuma, ile to zostało do powiększenia się kultury? Jedna tura. Dobra, ja w sumie w każdym mieście mam nacisk na złoto teraz, więc całkiem nieźle mam z tym złotem nawet, jak na mnie, bo mam plus 38. złota i następną turę chętnie bym uruchomił. Ile masz zadowolenia ogólnie? 6. 6 zadowolenia. Teraz, o, mam 11. A, zaraz, ale to zbudowałem. Tak, bo zbudowałem ten. Circus Maximus się zbudował. A mi się nagle zrobiło 1. No, też zdarza się. Teraz tak, co tu budować? Kompanię wschodnioindyjską z Kyoto wysyłać, czy nie? Chcę, że kompania sobie buduje tą wschodnioindyjską, albo uniwerek oksfordzki, plus 3 nauki, tylko 3 tury. Wielka świątynia, to też by było dobre. Uniwerek, myślę, że uniwerek, 3 nauki, spoko. Więc tak, czy tą karawanę mogę gdzieś posłać? Do Heliopolis, niech ci będzie. Plus 10 hajsu, zawsze coś. Okej, okay. coś takiego. Rozsyłamy te swoje niesamowite unity. Co on tu w ogóle ma? Ciekaw jestem. Ma arkę buzerów. Nawet dwie jednostki tam od twojej strony. Nie. Da radę. No mam nadzieję. Dobra. General. Kulamy się generalem. Niech wspomaga. Tych ziomków na morze. I następna tura. Mam nadzieję, że Egipt tutaj nie będzie mnie próbował w jakiś sposób trollować. Ładnie.
to się zastanawia. A, dobra, mów. W momencie kiedy będziemy ten, trollować Polinezję. Nad czym się zastanawiałeś, mów? No, ja się zastanawiam nad tym, czy my nie powinniśmy powoli, wiesz, zacząć rozważać ataku na Egipt, na Kazimierza, żeby oni punktami potem się jakoś nie zrobili ponad nas mocno. No to słuchaj, no to jak zdobędziemy Polinezję, no to myślę, że punktami ich ten, wyprzedzimy i to grubo. Przecież on ma masę cudaków w tym Honolulu, przynajmniej dwa cudaki ma. Wielki mur i coś tam jeszcze może jeszcze ten dobudował. Nie, no to wyprzedzimy ich na pewno, chociażby z tego faktu, że ten, że będziemy mieli więcej obywateli, więcej ziemi i tak dalej, więc na pewno punktami ich wyprzedzimy. Przynajmniej nas taka, Jezus Maria, Kazimierz wyprzedza nas mnie 20 punktami, a Ramzes wyprzedza ciebie 30. No to jak zdobędziesz te dwa miasta, tą Tongę i zdobędziesz Samoę, to ten, to na bank wyprzedzisz tego, wyprzedzisz Ramzesa i może nawet Kazimierza, więc spoko, myślę, że to będzie całkiem spoko. Jak się ten... Jedna rzecz boli. Jaka? Że oni chcą banować kolejne towary luksusowe. No tak, no pewnie ich nie mają, to banują, no to wiesz, taka strategia, co zrobisz. No, nasze wino ukochane. No, to mi się nie podoba na pewno, słuchaj. Pokażemy ich. Winko odejdzie, no tak. A kto chce banować to wino w takim razie? Zaraz ci powiem. Gdzie jest ten... Polinezja, no to tym bardziej trzeba ich, kurczę, łomot spuścić. Ten chce jeszcze barwniki, goddamet, ten kurczę z tego, a ja też mam barwniki. Dokładnie, ja mam barwniki i wino, więc super, 8 punktów zadowolenia. Zaraz, co tu się dzieje, orzesz gospodarza. Kogo wybrałeś na gospodarza, siebie? Polinezję, że jak go podbijemy, to tam też tak straci. Kogo? Polinezję sobie pyknąłem, no bo co, no, i tak zagłosuje na siebie, wygra. Aha, no dobra, no to w sumie ja mogę też wziąć tą Polinezję. Ile mam głosów? Ja mam 2, ty masz 2. Świetnie, Ramzes ma 4. Polinezja ma 5. No dobra, zobaczymy, co się stanie z tymi towarami luksusowymi. Tak, wyciśnij tutaj. General tutaj. Teraz pytanie, jak tutaj się zabrać za to wszystko? Artyleryja tutaj, jak rozłożymy to... Tych gości tu, okej, okay, nextura. Oxford będzie bardzo mocny chyba, jak zrobimy, wiesz, 2. No ja właśnie buduję sobie Oxford już teraz. No ja tam muszę jeszcze chyba pyknąć jeden uniwerek. Może za gold kup, jak dasz radę. No, mam niby ten przychód całkiem spoko, ale to jeszcze muszę trochę uzbierać tego. Dobra. Egipt. Czy Egipt coś tu knuje? Nie, chyba nic nie knuje. Na razie. Łazi sobie tymi swoimi arkebuzerami, tak jak łaził do tej pory. Chyba większego zagrożenia z ich strony nie ma, chociaż kto wie. Musiał pobudować. Jak chyba skończę budować w Kyoto ten uniwerek, to może jakieś jednostki zbuduje. Jakąś jedną ekipę dział może. A tutaj banki buduje. Zamki buduje? Kto, Egipt czy kto? Nie, ja buduję banki. A, banki, rozumiem, zamki. No to spoko, ja też już wybudowałem parę banków. 70 tekstura. Polinezja zostaje gospodarzem, Polinezja zbudowała galerię UFO Easy. Trochę pobudowali się, nie powiem. Więcej dla nas. No tak, dokładnie. Dokładnie. Czuwaj, teraz tak, co tutaj można budować? Co ty masz? Dobra. General się przedziera przez dżunglę. Ludzie się fortyfikują, okej. Okay. Następna tura. Chyba fabryki sobie pobuduję teraz. Już w Osace buduję jedną fabrykę. Mam 6 jednostek węgla, więc całkiem spoko. Ja go muszę jeszcze wydobyć. Mam tutaj 10 w terenach swoich. Jeszcze nie wydobyć. 10, no sporo. Także jakbym zbudował 3 fabryki, to by było świetnie. No. To fajnie, kurczę, ten zwiększa produkcję na bank. Bardzo dobrze. A słuchaj, jak nagle zacznie ci brakować węgla, to ten bonus przestanie działać z fabryki?
bo nie wiem właściwie, jak to działa. Chyba tak, chyba że jak nagle ktoś ci, wiesz, dziabnie ten węgiel, albo stracisz miasto, w którym miałeś tylko węgiel, to te bonusy chyba przestają działać. O, coś się dzieje, chyba naukowiec mi się jakiś pojawił. A nie, to darmowa technologia z Oxfordu. Weź pyknij, on właśnie, które? Czekaj już, momencik, zaraz, na razie coś tutaj sobie ogarnę. Jeżeli chodzi o budowanie, to tak, może bank. Bank dla kilku, co tu się dzieje? Może nie, tutaj musi być jakiś nacisk na żywność. Okej. Okay. Teraz tak, i co brać w takim razie? Mam gwintowanie może, nauki militarne, to jest 13 tur, ja bym poszedł w to gwintowanie i byśmy mieli strzelców. Co ty na to? No to wtedy po podboju, po inezji sobie zrobił właśnie strzelców zamiast inki. Żeby było coś. No to co, gwintowanie? Jestem za. No to jest. Dobra, to teraz w co idziemy w takim razie? Nawóz? Nauki militarne, architektura? Czy może kompas? To zróbmy ten kompas, to jest tylko jedna tura. A później ewentualnie coś ten, co on daje. Dochód z łodzi rybackich zwiększy się o 1, sztak handlowy plus 1, zasięg morskich szlaków handlowych. Dobra, niech będzie ten kompas. Teraz tak, w Kyoto niech produkują fabrykę. Pytanie, czy tutaj mogę wybudować fabrykę? Czy już zbudowali fabrykę? Nie, chyba jeszcze nie. Teraz, a fabryka wymaga tego? Warsztatu najpierw? Ja chyba. Dobra, to niech będzie warsztat. Okej, najpierw warsztat, później fabryka. Chyba, że sobie kupię go za hajs. Chociaż nie, hajs stawię na upgrade'owanie jednostek. Chociaż w sumie tak troszkę się pospieszyliśmy z tym atakiem, mogliśmy poczekać na ten, na te gwintowania, upgrade'ować sobie jednostki, wtedy atakować. Ale dobra, tutaj gość już jakieś swoje jednostki, no mam nadzieję, jakieś swoje jednostki, to co, atakujemy? Wynaleziono metal. No czekaj, jeszcze jedną turę może. Jeszcze jedną turę, dobra. Czekaj, ja sobie tak odmienię samurajów tutaj. Zaraz, co tu się dzieje? Aha, tu kultura nagle wyskoczyła tego typka. No okej, okay, dobra. Tak, tymi gośćmi się tutaj wkulam. Działa, można rozłożyć, wyśpić. Tutaj coś takiego. O, to jest super. Tak, ci goście tu. Generała do przodu. Okej, okay, to next tura. To fajnie, będziemy mieli dwie technologie w takim razie z Oxfordu, to będzie całkiem spoko, tak jak mówiłeś. No, widzę, że hutę sobie stawiasz, pełen wypas. Stolicy? No, tam produkcja będzie niezła. Dzisząc ogrody, huta będzie po prostu niezłe. Niezłe, kurczę, niezła mieścina. Manufaktury? Masz manufaktury? Ile? Dwie. A, no tak, widzę na wzgórzu, no spoko. Będzie po prostu tona produkcji. No już idzie kolejny inżynier, także za dwie tury będzie kolejna manufakturka. Elegancko. No ekstra. Dobra, ja muszę coś tutaj z robotnikami ogarnąć, bo trochę kultura mi się powiększyła, a nie mam żadnych ulepszeń terenów porobionych. Tak, ci goście niech idą tu. Ci goście tutaj. Kopalnia. To co, atakujemy ich? O, goddamit, już ma ten, już ma działa. Trochę tych jednostek nawlók jednak, słuchaj. Tutaj możesz mieć problem, tu masz działa ci otoczył tymi arkebuzerami, to nie wiem czy widzisz tam koło tego. Się muszę uformować inaczej i tyle. No właśnie, trzeba coś z tym robić. To co, atakujemy w tej turze czy jeszcze nie? Jak wolisz? Nie wiem, zastanawiam się, czekaj, najpierw co pójdziemy? Astronomia, architektura, nauki militarne, co chcesz? Nie wiem, w co iść. Porce? Może nawóz? No? Może nawozy właśnie. Nawóz, co on daje? Jedzenie. No w sumie jedzenie mi tak specjalnie nie jest potrzebne, bo ja mam mało zadowolenia. Szczerze mówiąc, nie chcę, żeby mi to jedzenie nagle jakoś tak, wiesz, strasznie przyrosło, żebym za chwilę znowu miał tonę obywateli i mało zadowolenia. To dawaj nauki militarne. Nauki militarne, no.
Nauki militarne można będzie tych lancierów budować, odbiadę jakoś tam w miarę szybko. A, dobra. Sobie wycofamy tutaj. Heja. Jednostki, jednostki. Co, w następnym turze atakujemy czy w tej? Troszkę będzie kiepsko, coś czuję, że za mało tych jednostek, żeśmy przywlekli tutaj troszkę. O co z tymi swoimi, kurczę, impami, to nie wiem, jak sobie dasz radę z tymi arkebuzerami, bo to, szczerze mówiąc, dość silna jednostka, no ale dobra. Nie, oni idą dość równo. To nie wiem. Atakujemy w tej turze czy nie, no decyzja. Następnej to już ustawię te działa i tak dalej, żeby były dobra. Dobra, okej. Samuraje, arkebuzerzy, generała można przykulać tutaj. Szkoda, że on ma tyle tych dżungli, to będzie trudno się przezierać przez to wszystko. Jeszcze wielki mur. No i wielki mur, tak. To nas będzie spowalniało, rozumiem. No strasznie. No co zrobić? Dobra. Okej. Okay. Zaraz, ja mam tego. Wielkiego, kurczę, blade... handlowca. Co ja mam z nim zrobić, z tym kupcem? Zbudować chyba ten urząd celny. Ile tu mam jedzenia? 3 jedzenia? Albo 18. O co chodzi? Nie, nie, no tak patrzę, ile mam jedzenia w stolicy. Dobra, zbuduję sobie urząd celny. Jep, niech będzie. Tutaj masz swój, kurczę, obóz koło Dauna. I ten, Nextura. Zaraz, ile ten urząd celny mi tutaj generuje hajsu? 5. Piodzio. To na hajsu. No wychodzi tymi jednostkami. Gdzie wychodzi? Wyszedł no, sobie. Gdzieś wychodzi. To fajnie, to bombardujemy w tej turze. Tak, żeby wiesz, wszystko to wszystko ładnie ostrzelać z dział i tak dalej. Masz rozłożone te swoje działa? To nie, czy one będą mogły przez tą dżunglę walić do tych typów. Teraz tak. To co, atakujemy, wjeżdżamy na jego terytorium. Ja. Dobra. Uwaga, z kim my tu będziemy się ten pojedynkować? Laventum i Antwerpią, ale fajnie. Nie znam ich. Też ich nie znam. Straciłem jakiś ten? Jakiś hajs z umów handlowych? Tak średnio. Dobra. Pytanie, czy mogę strzelać? Je! Yeah. Sukces, mogę strzelać mu ten krab. Okej. Działa z... Jednostka bez rozkazu. Jakie jednostki bez rozkazu? Ła, nieźle dostałem pęski oddział. Pikinierzy kontra impę, okej. Dobra, czy ja tymi mogę strzelać? No tak średnio mogę strzelać, to fajnie. Tutaj, czy on jest na wzgórzu? Niestety jest na wzgórzu, to chyba nowy pas. To nic, to się fortyfikujemy. Nextura. Rzuty tymi drzwiami zimnego. Nieźle biją całkiem. No właśnie widzę. 22 damage'u, jeszcze jakieś 18 z tych dzid. Całkiem fajnie. Dobra. Już więcej nawet nie będę atakował, dobrze jest. Nextura w takim razie mówisz. Generał chyba do wszystkich ma zasięg tego bonusu, także dobrze. Tu nie przebluł. O, to coś idealnie dla mnie. No to fajnie, no. No, u mnie też się pojawiła konnica. W sumie to są rycerze, no nie konnica jakaś tam. Coś się tak od samurajnie z Obęcki dostają. Coś tu przypomniało? Może co to jest? Duńska jednostka kawaleria, no tak. Harald Śnozęby się pojawił u mnie, niesamowita. Dobra. Co ja tutaj mogę zrobić? Chyba te działa trzeba skontrować i tyle.
Generala można wycofać. Jest, niesamowite ostrzela. Wiesz, że ja też. Okej, bombarduję mam. Arkebuzer, ej, a Boże, arkebuzerami rycerzy. A teraz tak. Tej gości tutaj. Tej gości tutaj. Działa można rozłożyć, uśpić. Teraz tak, samurajowie. Oni coś mogą zadziałać, ale łomot dostaną. Może ich wycofać do tego. Do dżungli z powrotem. Heja. Niech kampią w dżungli. Co ty tam tworzysz? Arkebuzerów jego bijesz. No to jest krok po kroku i on tutaj zdechnie szybko. No oby. Spokojnie. Jak się działo już, zostawiam im miasto, zaczną padać też. Nie no, najpierw się będę... Nie ma za podchodzić za szybko pod miasta. Lepiej ten, właśnie podeszłeś tymi impami trochę niepotrzebnie, bądź nie, teraz właśnie... Będzie mógł je ostrzelać. No, nie ma co podchodzić pod miasta, lepiej wyciągnąć jego jednostki. Niech on podejdzie tymi wszystkimi swoimi krapami. Wszystko się wybije i dopiero będziemy mieli, wiesz, wolną... Wolną drogę, wolną przestrzeń, to możemy ten... Podjeżdżać pod miasto, bo tak to nie ma sensu, żeby on jeszcze walił nam nasze jednostki i ostrzelił od miast. Dobra, next tura. Są radykalne sposoby na zdobywanie doświadczenia w cywilizacji. Podchodzenie pod miasto. Na pewno. Pytanie, czy taka jednostka ten radykalnie nie zmniejszy swojego punktu zdrowia swoich. Zobaczymy teraz. Konga nie ma jakiejś mocnej obronności, no to... A, 28, to szału nie ma może, ale... Gorzej, jak tam jakąś artylerię postawi, czy coś takiego. Zobaczymy. Dobra, co on tutaj tworzy? Raz, dwa, trzy... Trzy ekipy rycerzy. I co on z nimi zrobił? Atakuje moich, kurczę, tyle. O, będą mi gwałcić impów. Żartujesz. No, tutaj ci rycerze, także to jest świetny pomysł, żeby atakować w lesie impów. No, właśnie widzę, no, co zrobić. Nie chcę atakuje. Chyba jednak... Nie, nie chcę się bić. Łe, no to świetnie. Nie no, mój ten... Moje miasto zostało nawrócone, what the fuck, na co? O Boże, przypłynął mi tu jakiś ten egipski Jezus Maria Wielki Prorok i nawrócił mnie na islam. Uwielbiam islam po prostu teraz. Dobra, trzeba zbudować coś takiego jak... Inkwizytor, ja potrzebuję, Boże, jeszcze 10 punktów wiary. Dobra, co zrobić? Trzeba pocisnąć tych... Tych jego śmiesznych rycerzy. Chcę patrzeć, że... Jedni moi impi teraz mogą zdechnąć się dość drastycznie. No, takżeś tam troszkę poszarżował ich. Minimalnie. Może ich więcej tam przykulam, żeby tam rozproszyło się obrażeniami. Okej. Okay. Gdzie ja mogę pojechać z tym? Do Heliopolis. Ciśniemy do Heliopolis. Karawaną. W ogóle. Wow, on wszystko stąd wycofał. No, fajnie. Tak nie boisz się podjeżdżać tymi działami pod tych jego kurcze markę? Nie zniszczam od razu. Dobra, coś takiego... Coś takiego... No. Chyba nie zniszczam od razu tych dział mi. No nie wiem, zobaczymy. Nie mam pojęcia, wiesz. I to walka równa. Markę buzerów, no niech się leczą. Okej, next trap. Pytanie, która jest godzina? O, jeszcze 7 minut i można się zwijać. No troszkę dostał po tyłku. O dziwo twoje, kurczę, ten. A co, zginęła ci jedna jednostka impów, czy wszystkie przeżyły? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia jeszcze. Zobaczymy teraz. Miasto strzela. O, chyba zginie jedna. O, to też może? Nie, zginęli. Nie, żyją, Jezus Maria. Jest! Przeżył, co za koks. No, także nara. Dobra.
sobie uciekł na spokojnie. Nie ma problemu, to jest, wiesz. To było zaplanowane. Okej. Okay. O Boże, Jezus Maria, ale jeden strzał z działu i Tonga nie ma prawie połowy energii. Jedna trzecia energii, powiedzmy, z jednej działu, no to... Grubo. Honolulu ma 38 obrony. Też szału nie ma, tam jakieś, kurczę, ten... Działa chce wycofać do tego Honolulu. Okej, okay. Co ja mam z tymi samurajami zrobić? Wycofać ich mogę sobie. Czemu nie? Tak, rycerzyków chyba pocisnę. Wydaje mi się, że w następnej turze Tongi już nie będzie. To było. Jak to wygląda? Taka sytuacja po prostu. Taka sytuacja, no. Okej. Okay. A fajnie, bo tutaj troll przywlókł swoich tych... Arkebuzerów, trzeba to strzelać. Dobra. No Boże, tutaj mi dwie tury są potrzebne, żeby tam dotrzeć. Ja tutaj oczywiście nie mogę ostrzelać ich. Pełen wypas. No nic. Saka niech wali do Haralda. I produkcja, uwaga, co tu produkować. Wiatak, przystań, świątynia. Jak będzie świątynia. Inkwizytora trzeba zakupić, ok. No i nextura. Boże, on tam jednostek prawie w ogóle nie ma, ten kurczę Polinezja. No a ty tak, weź chyba jednak za mało tych jednostek sprowadziłeś. No nie, mi się wydawało, że wiesz, tam gdzie są, tam gdzie jest mgła wojny, to że będzie miał trochę więcej tych jednostek. A tu się okazuje, że on tam miał tylko tyle, co wykulał do przodu i nic więcej. Ale zrobił przekręt. Jeszcze? Żebyś chciał się nabrać. No może, nie wiem, może chciał tak, wiesz, zamarkować. Chociaż tam tej Hiwie jeszcze może coś ma, jakiś tam kurczę tych kuszników wytargał stamtąd. Tak. Zginą na jeden atak wręcz. No oby. Jest, rzeczywiście te impy są mega dobre. Jest tak, oni sobie dają radę nawet z tymi, z arkebuzerami. Tylko poczekaj, aż dostaną awans. To się wtedy zacznie. Ja, bo to sam tutaj wytworzę. Kamera lata w tej iwerce. Nie wiadomo, co się dzieje. No. Tak, moje działa mogą to strzelać jak najbardziej. Teraz tak, czy te działa mogą postrzelać jego działa? Dobre. O, elegancko. Tonga zdobyta? Miodzie. To teraz tak. Co tutaj jest w ogóle? Warto to zachować? Ja nie wiem, zobacz co tam jest. No, market... No tak se. Tak se mówisz? To nie wiem. Taka żadnego nie ma. Nara. Palisz to? Wolenie. Tak. O ty kurczę, niedobry człowieku. Jestem brutalny. Teraz czas, żeby zupgrade'ować jednostki, bo jestem na swoim terytorium. No właśnie, a to musiałbym się do ciebie podkulać jakoś i też coś zupgrade'ować, to było dobre. Co ja tu mogę zrobić? Niech będą działa, powiedzmy. Stolicy też działa mogą być. Tutaj jakaś kopalnia. Jednostki bez rozkazu. Co oni chcą za rozkazu ode mnie jeszcze trzymać? Okej, okay, jest ten kurczę inkwizytor śmieszny. Zobaczymy, czy uda się ten Islam wywalić stąd. No, udało się. Problem w tym, że nie ma żadnej religii teraz. Mistrzostwo świata. Okej, trzeba katolicyzm z powrotem tam rzucić. Jak to zrobić? Podejść tymi ziołami tutaj. Dobra, podejdę. Wyżej to Honolulu mnie śmieszno strzela. On ga płonie! Mówisz płonie, ile zostało? 5 tur, tak? To game over Tonga. Jo, potem jeszcze Nukukiwa tak skończy. No to trzeba poczekać chwilę, no ja bym sobie subgrade'ował, no dobra, to palto. W cholerę. Dobra, no podbijesz na luzie. No troszkę też. Dwie tury ostrzału działami, mogę ci pomóc nawet, żeby dostać tego expa. Jak
coś podobał. Zobaczymy, co on będzie tworzył jeszcze. Dobra, miasto do mnie wali. Działa do mnie walą. Jeszcze rycerzyki tam nie ma. No już jeszcze gości przeżył, no nie wierzę. 43 i to wycofał się ten krab. 43 punkty obrażeń dostał, jeszcze zdołał wycofać się, no nie wierzę. No dobra. Tyle jeżeli chodzi o ekipę Arka Buzerów, ale wykończyła naprawdę sporo jednostek. Teraz tak, strzelców można leczyć. Co z tymi działami? Boże, nie zabiję tych dział jeszcze, Chryste, what the fuck. Żegnam. Jest tak, generał, to ci niech się leczą, czy też niech się leczą. To badania. W co idziemy? Nawóz? Dobra, nie będzie ten nawóz. Tutaj coś mogę strzelać. Chyba już nie mogę strzelać nic. Satyr mi się przydało zbudować ten kuter chyba. Natura, jodzio. Co ja mogę strzelać? Nic już nie mogę strzelać. Kusznicy, arkę buzerów mogę subgrade'ować. Ekstra. Dobra, która jest godzina? 50. To możemy kończyć w sumie ten odcineczek. Czy chcesz jeszcze jedną turę pyknąć? No, skończmy tą turę i to wtedy wiesz, na nowej zaczniemy. Dobra. Ciekawe, co się tutaj jeszcze wydarzy. Nie, no to Polinezja to już nic nie zrobi chyba. Ale trzeba się zająć, już mają 140 punktów przewagi nad nami, chciałem zauważyć. Także to trzeba ogarnąć. Patrz, ile miast pobudował ten Skubański. Ja sobie Teby zaklepuję teraz. Mówisz, że Teby twoje. Tak, bo ty bierzesz stolicę Polinezję, to ja wezmę Teby w takim razie. Ale patrz, ile on tam na dole u ciebie miast pobudował, nie wiem, czy widzisz. No, to są takie gówniaki. No krapy takie, no ale no, zawsze są no jakieś tam. Boże, ja, spalenie. Ciągle łazi tą swoją jednostką jakiegoś wielkiego proroka u mnie. Okej, okay, produkcja. Produkcja. Fabryka może być. 19 tur tylko, wow, niedużo. Coś mogę strzelać? Chyba nie. Kuter, niech sobie płynie. To można. Może koleś tu jeszcze jakieś settlersa, może ten gościu z Egiptu się osiedla jak porąbany. Kolejnego settlersa wysyła jakiś. Okej, idź tutaj. Tam coś walczyć. Ja sobie przyjmę ustrój. Pytanie, co tu brać? A, plus jeden zadowolenia w ten. Monarchię sobie wezmę chyba. To będzie dobre. Mam 6 punktów zadowolenia z monarchią. 16, łe, to jest niezłe. Świetna. I hajs się sypie po prostu. 57 natury hajsu. A to co, kończymy odcinek? No, zaraz kończymy, tak, tak. No zrób te wszystkie swoje tam walki, które chcesz zrobić i ten pojedynki. Nie, teraz się leczą. Dobra, no to w sumie tak, możemy kończyć. Szybko rzut okiem na demografię. Ja jestem drugi, jeżeli chodzi o populację. Zbiory mam piąte, wytworzone, dobra, piąte, PKB czwarte. Ląd piąte, żołnierze piąte. Pierwsze z Egiptu, to dziwo, ale tam niewielka różnica. Jakieś niecałe, no 12 tysięcy żołnierzy. Dalej mam akceptacja pierwsze, piśmienni trzecie. 51%, a 52% ma Egipt i Polska. Okej, dzięki wielkie i do zobaczenia w takim razie w następnych odcinkach. Na razie, hej!